W związku z Komisji Kultury Radzieckiej jeszcze Stare Miasto Warszawa, proszę wstać Komisji Kultury Radzieckiej 15-2011 do Komisji Kultury Stare Miasto. Przyjmuje się rezygnację pana doktora Rosmana Balcerowicza, paragraf 2, i w tej samej uchwale może przyjmujemy komisji. Proszę pan bardzo. Proszę państwa, każda nasza uchwała przed uchwaleniem jest wysyłana do zespołu rad prawnych. Jeżeli tam lub jak było była podstawa prawna, to nam to zorganizować wcześniej. Przykład, znaczy ja nie mówię, że to szczególnie. Proszę państwa, pani przewodnicząca, jak na to może napisać, że pokiną urzędu prawnego i zapytać. Ja jestem przekonany, że jest to dobrze. Pan jest przekonany, ma pan wątpliwości. Nie, nie, ja pan nie nazwieję pana wątpliwości, więc proszę sobie rozwiać rzeczy prawne. No i już. Proszę państwa, chciałem dać poprawkę pod głosowanie, którą do projektu uchwały. Kto państwa jest za przyjęciem tej poprawki? 3, 6, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 16 osób za. Proszę państwa, jest przeciw. Kto się wstrzyma? Jedna osoba. 16 za, przeciw, 0, wstrzymujący 1. Głosujemy za projekt uchwały. Proszę państwa, jest za przeciw. 3, 6, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 16. Kto jest przeciw? Nie wiem, się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ponieważ nie chciałbym, żeby pan radny Wojtek Pasterna przypomnował ten miesiąc, chciałbym go. A może lubi? Nie, bo ja się zgłaszałem do Komisji Kultury, Edukacji i Mieszkaniowej. Jeżeli jest zgoda na nasze, to proszę bardzo. Żeby wszystko było formalnie, to
do mieszkania, bardzo proszę, ale jest potrzebny tryb na nie napisane projektu uchwały, tak więc przepraszam, 7 do 10 minut przerwy. Grupa rady, wystarczy pani właśnie będzie szybko. Grupa rady, trzeba zarządu. No, ale to już do obydwu komisji zdawać to. Do mieszkaniowej? Do mieszkaniowej i do edukacji. Proszę Państwa, jest zaprowadzenie tego projektu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego grupy w sprawie przeznaczenia środków na artystyki zadań na 2013 roku, jak się pracę na organizację Wyszkowskiego Roku na terenie Instytucji Wyszkowskiego Miasta. Dalej, jak jeszcze pan minister zadań powierzony w 2013 roku.